good tracks, good, yeah, a lot of fun. Really nice rally down here. We really enjoy coming to Poland because it's you have good long stages, you have everything. Wczoraj wybuchł nam amortyzator jeden, żeśmy przełożyli na patencie amortyzator zwykłego samochodu, także dzisiaj jechaliśmy tak, aby utrzymać pudło w klasie. Czekamy na oficjalne wyniki, z naszych obliczeń wynika, że pudło powinno być, także jesteśmy super zadowoleni z tego wyniku, z samochodu, z całego rajdu także. Dzisiejszy etap był nie tak szybki jak wczorajszy. Wczoraj jednak było dużo więcej prostych. Średnia wyszła mi 58 na godzinę, maksymalna 123. Dzisiaj tylko raz miałem 123, więc to pokazuje, jaka jest różnica. Dzisiaj było 87 km i przejechaliśmy w godzinę 20 minut. Kilometrów przed metą, jechałem naprawdę dobrze, szybko, nie gubiłem się, no i na 10 km przed metą pasek walnął, no i koniec dla mnie rajdu. Coś padło w skrzyni z samego rana, na połowie paska jechałem, ale się nie zerwał, wytrzymał, jest super ekstra, ukończyliśmy, 700 km przybyło, oby więcej takich rajdów w Polsce. Wczoraj żeśmy pojechali dość dobrze, nadrobiliśmy troszeczkę, no startowaliśmy z ostatnich miejsc już później, bo nas rzucili na ostatnie miejsca. Dzisiaj też bardzo dobrze, dzisiaj bardzo szybka trasa, bardzo ciekawa, fajnie, generalnie bardzo fajne rajd. Bardzo szybkie trasy, bardzo fajne, dobra organizacja, żadnych problemów z nawigacją, itiner bardzo dokładny, polecam wszystkim, żeby przyjechali pojeździć. We'll be right back.
mieliśmy dosyć dobre czasy, ale awaria przedniego mostu wykluczyła nas z dalszej rywalizacji, ponieważ przyjęliśmy bardzo długi czas trzeciego z odcinków i na czwartym odcinku taryfę, ponieważ nie byliśmy w stanie pokonać trasy. Ale ostatnie dwa dni, wczorajszy, okazało się, że przyjechaliśmy na trzeciej pozycji i sądzimy, że dzisiejszy dzień też całkiem nieźle poszedł, bo były to długie piaskowe drogi, takie jakie lubimy i takie, na których możemy się tym autem wykazać.